Witam. Dzisiaj pokażę Wam, jak ze zdjęcia zrobić tapetę na pulpit. Do tego celu posłuży nam darmowy program graficzny GIMP. Uruchamiamy GIMPa. Przyciągamy zdjęcie do okna programu. Wybieramy narzędzie kadrowanie. Wybieramy stałe proporcje i wpisujemy proporcje swojego monitora. W moim przypadku jest to 16:2:9. Zaznaczamy obszar zdjęcia do wykadrowania. Klikamy przy krawędzi, żeby wykadrować obraz. Następnie wybieramy obraz, skaluj obraz. Wpisujemy szerokość, wysokość automatycznie się dopasuje. W moim przypadku będzie to tapeta Full HD. Wybieramy interpolację i klikamy przycisk przeskaluj. Żeby zapisać tapetę, wybieramy plik Zapisz jako. Wpisujemy nazwę i klikamy przycisk Zapisz. Pojawi się okno zapisu. Na jakości nie musimy oszczędzać. Po wybraniu ustawień klikamy przycisk Zapisz. Tapeta jest gotowa. Subskrybujcie, komentujcie lub przynajmniej dajcie kciuk w górę. Pozdrawiam.